Witajcie w samym środku czarnego serca. Wielu ludzi boi się latania samolotami, nie wspominając już nawet o samym lęku wysokości. Dzisiejszy temat może sprawić, że zaczniecie kwestionować wybór swojego środka transportu na zupełnie inny niż ten latający. Bo co byście zrobili, gdybyście mieli okazję przenieść się do przyszłości? Latem 1955 roku pasażerowie lotu Pan Am 914 nastawili się na zwyczajny lot z Nowego Jorku na Florydę, a konkretniej Miami. Sama podróż miała trwać około 3 godzin. Po mniej więcej połowie drogi, znajdujący się nad Atlantykiem samolot zniknął z radarów i nie był widziany już nigdy więcej. Drużyny ratownicze szukały samolotu, ale nie udało się go zlokalizować. Z tego też powodu uznano samolot za zaginiony oraz zdecydowano się stwierdzić powód jego zaginięcia jako katastrofa lotnicza. Sprawa została zamknięta. Aż do pewnego incydentu po 37 latach. 1992 rok. Juan de la Corte, wenezuelski kontroler lotów, podczas pracy na lotnisku w Caracas, odebrał sygnał od nieznajomego samolotu z prośbą o wyznaczenie pozwolenia na lądowanie w Miami. Co dziwniejsze, pilot samolotu zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że znajduje się w zupełnie innym kraju niż jego docelowe miejsce lądowania. Tak jak ta sytuacja wydawała się Juanowi dziwna, tak sam samolot zdawał się również wyglądać zupełnie niecodziennie. Był przestarzały. Archaiczny. Coś tutaj zdecydowanie było nie tak, więc mężczyzna zdecydował się nawiązać kontakt z pilotem tajemniczego niezaplanowanego samolotu. Pilot rzekomo na początku zapytał: Gdzie jesteśmy? Tutaj lot pan AM 914 na trasie Nowy Jork, Miami z czteroosobową załogą i 57 pasażerami. Juan w niedowierzaniu poprawił pilota, że najwidoczniej zboczyło im się z trasy o 1800 km i nie wiedząc, jakim cudem udało im się tutaj znaleźć, zapytał: Tutaj, Juan de la Corte, czy coś stało się Wam w trakcie lotu? Mieliście wypadek? Czy ktoś przejął samolot? Dlaczego zboczyliście z kursu? Czy ktokolwiek wie o Waszym locie? Pilot nie odpowiedział. Najpewniej był zbyt zajęty lądowaniem. Po dotarciu do ziemi, wypowiedział słowa, które całkowicie zmroziły krew w żyłach kontrolera. Mieliśmy wylądować w Miami 2 lipca 1955. Zszokowany Juan nie wiedział, co powiedzieć. Naprostował pilota, mówiąc mu Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że dzisiaj jest 21 maj 92 roku? Gdy tylko pilot usłyszał odpowiedź od Juana, momentalnie zaczął krzyczeć. Przez łączność radiową można było usłyszeć, jak załoga oraz pasażerowie lotu 914 dostają ataku paniki oraz wszyscy drą się w niebogłosy. Spanikowany i niepewny kolejnych kroków Huan poprosił ekipę ochrony, by bezpiecznie eskortowała pasażerów samolotu, lecz tutaj pojawia się kolejna niespodzianka. Pilot krzyknął Nie, nie podchodźcie, musimy uciekać! I samolot wystartował, ponownie ginąc z zasięgu wzroku zarówno oczu, jak i radarów. Tym razem jednak wysłano za nim trzy odrzutowce mające zamiar wyśledzić samolot i jak już się domyślacie, ten po raz kolejny zniknął bez śladu. Świat obiegła informacja o tajemniczym, zaginionym samolocie, który przed 37 laty wyruszył w podróż, by pojawić się na chwilę w przyszłości i ponownie zniknąć bez śladu. Jedni podejrzewali działalność kosmitów i doszukiwali się obecności UFO w rzekomym miejscu zaginięcia samolotu. Inni obwiniali o to rząd Stanów Zjednoczonych twierdząc, że to może być spisek, by przygotować ludzi na nowe odkrycia podróży w czasie. Jeszcze inni twierdzili, że samolot wpadł w swego rodzaju tunel czasoprzestrzenny, a są też i wielbiciele teorii mówiącej o trójkącie bermudzkim. Mówiono też, że to sam pilot może być w to wszystko zamieszany, bo dlaczego też zareagował krzykiem na próbę pomocy i sam jej nie wzywał. Jak zwykle w takich sytuacjach wątek tajemnicy i nutka mistycyzmu dodaje dreszczy do całej historii. Jednakże mamy tutaj pewien zwrot akcji: nie ma prawie żadnego dowodu na potwierdzenie prawdziwości tego zdarzenia. Jedyne, a zarazem pierwsze miejsce, które rozpoczęło popularyzowanie tajemniczego zniknięcia, to artykuły w gazecie Weekly World News i w tym momencie czar pryska. Historia samolotu nie jest tak magiczna, jak mogłoby się wydawać. Nie rozpoczyna się ona w Nowym Jorku w roku 1955. Zacznijmy od tego, że samolot nie mógł się rozbić. Prawdę mówiąc, on nigdy nie istniał. Wszystko zostało sfingowane przez wyżej wymieniony magazyn, który podjął taką próbę kilkukrotnie, a pierwszy raz był w 1985 roku, gdzie mówiono o 30-letniej podróży w czasie. Wtedy też historia nie przyjęła się zbyt dobrze, więc postanowiono powtórzyć ją 7 lat później, w roku 92. No i tutaj udało się. Mała przerwa. Nagrywam ten urywek po nagraniu całości materiału i właśnie znalazłem najprawdopodobniej pierwowzór tej historii przeglądając 11 numer magazynu Weekly World News wydany 24 grudnia 1985 roku. Ten przypadek mówi o zaginięciu w roku 37 na drodze Manila-Mindanao, by pojawić się 48 lat później w 85 roku u wybrzeży Papui Nowej Gwinei. Motyw i zarys całości jest taki sam, natomiast różnią się wydarzenia. Amerykański odpowiednik chyba lepiej poskutkował, bo historia o filipińskim zaginięciu w ogóle nie rozniosła się tak jak planowano. Sam magazyn ma do siebie to, że historie często się powtarzają, czasem nienaruszone i niezmienione, by tylko o sobie przypomnieć, a czasem ze zmienionymi faktami. Wracamy do filmu. Historia o 37-letnim przeskoku czasowym rozprzestrzenia się lawinowo, a magazyn zyskuje nowych czytelników. Weekly World News stał się znany czytelnikom nie z powodu swojej rzetelności, a wręcz przeciwnie. Artykuły i nagłówki, które się tam pojawiały, były początkowo odklejone od rzeczywistości, ale w dalszym ciągu wiarygodne dla tych mniej rozgarniętych czytelników. Artykuły takie jak Łysy sprzedawca sam przeszczepił sobie włosy z pach na głowę. Urodziła w wieku 70 lat. Czy babcia zjada żywe myszy zaraz po złapaniu ich w pułapkę? To tylko początek góry lodowej, bo znajdziemy też tutaj takie odklejone artykuły jak martwy brzuchomówca przemawia do żony poprzez lalkę. Dziecko urodzone ze skrzydłami anioła, czy właśnie podróż w czasie naszego tytułowego samolotu. Swoją drogą dajcie znać, czy chcielibyście jeden zbiorczy odcinek omawiający wszystkie artykuły w Weekly World News. Jest ich odgroma, część bardziej a część mniej ciekawa, ale warte jest to zobaczenia, czym straszyli i zeskakiwali się ludzie 40 lat temu. Poziom tych artykułów waha się od totalnie żenujących do naprawdę takich, w które łatwo uwierzyć, jak m.in. nasz obecny przypadek. Samą historię samolotu przypominano jeszcze w roku 93 i 99, upierając się przy wersji zaginięcia na 37 lat. No, i mamy tutaj pierwszy rozjazd, czyli dwie wersje mówiące o dwóch różnych odstępach czasu między zaginięciem a powrotem. Co powiecie na to, że w każdym z tych artykułów publikowano zupełnie inne zdjęcie innego człowieka, jako rzekomego Juana de la Corte? Jest to kolejne potknięcie się ze strony magazynu, które zupełnie pozbawia go wiarygodności. Ostatnim dowodem, a w zasadzie potwierdzeniem fałszywości tego wydarzenia jest to, że nie ma nigdzie wylistowanej historii pasażerów oraz załogi, ich tożsamości i informacji o ewentualnym wypadku samolotu zero wzmianek w jakichkolwiek raportach. Całość okazuje się więc kolejnym dobrze zaplanowanym wymysłem autorów artykułu. W zasadzie historia jest tym, czym od początku miała być żartem w gazecie. To wina łatwowiernych ludzi, którzy uwierzyli w tę historię. I rozpropagowali ją do tego stopnia, że jest ona flagowym żartem i bestsellerem magazynu. Lubimy zanurzać się w brak odpowiedzi. Ludzie swego czasu nie byli w stanie zaakceptować tego, że historia jest tajemnicą bez żadnych odpowiedzi i rozpoczęła się zgadywanka oraz dopowiadanie. Założenia, że musi istnieć logiczne wyjaśnienie, spowodowały, że im więcej czasu miało, tym więcej ludzi o tym myślało i dawało się złapać w pułapkę lotu 914. Lotu, który Nigdy nie istniał. Czarne serce.